Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Gotowi na lekcję? Amen. Amen. Dobrze, zobaczymy. Ja bym chciał się dzisiaj, kochani, nazywam się Tomasz Dorożała. Przyjechałem do Was z Gdańska, ze Starogardu Gdańskiego dokładnie. I chciałbym dzisiaj się z Wami podzielić silnie moją historią i dać Wam kilka kluczy, jak robić to, co ja robię w Chrystusie. Jak ja w Chrystusie uwalniam ludzi od demonów. Taki jest temat. Chciałbym, żeby to była dla Ciebie inspiracja, ta moja historia, a nie żebyś powielał mój przykład. Każdy z nas pisze własną historię i Ty będziesz miał inną historię niż ja. Ale mechanizmy i klucze, które dzisiaj Ci podam, one będą także działać dla Ciebie. Więc jak ja uwalniam ludzi od demonów? Podchodzą do mnie, modlę się, pykam im w czółko, pucham i wychodzą, koniec. I na tym muszę skończyć kazanie. Ale tak nie było zawsze, że tak szybko demony wychodziły. Bo na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 12 lat temu oddałem życie Jezusowi. 12 lat temu z człowieka, który miał rozwód, któremu biznes się rozwalił, wszystko klękło i miałem w sumie dwa wyjścia. Albo popełnić samobójstwo, albo też wziąć tą Biblię, która leżała zakurzona i ją przeczytać. Wtedy, bo nie popełniłem samobójstwa, bo tu stoję, wtedy weszła w moje serce desperacja. I to jest pierwszy klucz. Żebyś Ty w Chrystusie w ogóle cokolwiek ogarnął w życiu, potrzebujesz być desperat. A nie religijny. Ja byłem całe życie religijny. Nic mi religia nie dawała. Miałem 6 lat, poszedłem na papieża Jana Pawła II, tam do Bojkowa. Miałem ileś tam lat, chodziłem na jakieś pielgrzymki. Co mi to dało? Nic mi to nie dało. Ponieważ religia nic nie daje. Ale wtedy podjąłem decyzję 12 lat temu, że pójdę na maksa za Bogiem, że Go będę szukał i Go znajdę. Stałem się desperatem. I ta desperacja powiodła mnie do tego, że dzisiaj wyganiam demony szybciutko i wiele naraz. I bez problemu. Nie jak egzorcyści, którzy wyganiają demony po 100 tysięcy godzin, 500 rytuałów, 400 wód święconych, krzyże i rzucają tymi, jak demony plują gwoździami. Ja w takie rzeczy to w ogóle nie chcę, żeby się takie rzeczy manifestowały. To ma być szybko i wychodzi. Ale kiedyś tak nie było. Ponieważ miałem inną świadomość tego, kim jestem. I nie miałem także doświadczenia. Pamiętajcie, to jest też kolejny klucz. Doświadczenia. W teorii tego nie ogarniesz. To, że dzisiaj po tym nauczaniu wyjdziesz napompowany, że będziesz mógł wygoniać demony, to wiesz, coś Ci powiem. Zderzysz się w życiu z pewnymi rzeczami i będziesz musiał ich doświadczyć. Pamiętam, jak raz głosiłem Ewangelię jednej osobie. Jojo, demony, elegancko, mam wszystko w Bogu, wszystko mogę. A później zaczęło jej w drzwiach tej osobie drapać demon w nocy. I jak wtedy zareagujesz? Wtedy to sugeruje albo pokazuje, co tak naprawdę przerobione masz w sercu, a nie tylko w głowie. Więc pierwsze, co zrobiłem, otwarłem Biblię i zobaczyłem Marka 16:16. I to jest kolejny klucz. Świadomość tego, co możesz. Świadomość tego, co możesz. Ludzie wierzący nie są w ogóle świadomi. Bo nauczyła ich religia, że nie mogą, bądź nie jest to dla nich. A Marka 16:16 mówi, kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. Demony wyganiać będą. Każdy wierzący, nie apostoł, nie prorok, nie ewangelista na urzędzie, nie tylko ci. Każdy wierzący te demony wyganiać powinien. Amen? Amen? Wszyscy tutaj, co jesteście, demony wyganiać powinieneś, jeśli jesteś w Chrystusie. Amen? Powinna być normalna twoja robota. Ja pierwsze, co zrobiłem, uświadomiłem sobie, że jest to dla mnie klucz
dla mnie, że mogę w Chrystusie. Religia się od razu obudziła, ale to nie ty uzdrawiasz. To Jezus uzdrawia. Ty jesteś pyszny. To Bóg musi uzdrawiać. I ludzie lekszegają. Może Bóg dzisiaj nam usłuży? Może Bóg nam dzisiaj nie usłuży? Ja mówię, chłopie, tu jest napisane, każdy, kto uwierzy, będzie wyganiał demony. A nie każdy, kto uwierzy, przyjdzie Bóg w chmurze i ten Bóg w chmurze coś tam, jak mu się zechce, to zrobi i demony być może wyjdą. Od ciebie zależy, czy demony z ludzi wychodzą. Nie od Boga. Bóg daje tobie autorytet jako dziecku Bożemu do wyganiania demonów. Jednak pytanie jest do ciebie, co z tym zrobisz? Ja po prostu na początku mojej podróży, bo to było na początku, mówię, aha, okej, mogę. I później, bo to też połączę może trochę z uzdrowieniem, przyszła do mnie osoba. Byłem nawrócony do Jezusa 2 dni albo 3. Przyszła do mnie koleżanka moja jeszcze wtedy z firmy i mówi do mnie, Tomek, ząb mnie boli. A wie, ząb cię boli, a ja przeczytałem, że mogę uwalniać ludzi od demonów i uzdrawiać. To wiecie, co zrobiłem? Zareagowałem. Nie pomyślałem, może Bóg ci pomoże, tylko powiedziałem, chodź, daj mi to. I wiecie, to było piękne. Położyłem jej rękę w imię Jezusa. Nie wiem, co tu mam robić, ale dobra, Jezus mówi do góry, to ja powiem do tego zęba. Bólu, odejdź teraz. I ona, ej, przestał boleć. Wierzcie mi? Byłem bardziej zdziwiony niż ona. Ja mówię, tak? Naprawdę? Mówię, wow! To działa! I zadziałało. Jakiś czas później pojechałem do Lubasza, do mojej mamy. Jest tutaj moja mama gdzieś? Jest moja mama. I moja mama miała dziurę w rdzeniu kręgowym. Tam siedzi. Jak nie wierzycie, możecie zapytać. I wiecie, i mój brat Łukasz miał sen, że uzdrawia kogoś tam uzdrawia, taka moc jakaś wstępuje. I to były początki. My byliśmy narodzeni na nowo w Chrystusie kilka miesięcy, może bodajże nawet nie cały rok. Ja nie wiedziałem tak naprawdę, oprócz tego, że przeczytałem w piśmie, że mogę, bo nikt mi nie mówił, że mogę. Chodziłem do takiego zielonoświątkowego kościoła, gdzie mówiono o tych rzeczach, ale przez 25 lat nic się nie działo. Wiecie, dużo teorii. Bóg może wszystko, wszystko możesz, ale nic się nie działo. A ja zauważyłem, że dlatego nic się nie działo, bo ci ludzie myśleli, że ten Bóg sam przyjdzie i sam to zrobi, jak mu się zechce. A tu jest napisane, że to ty masz w imieniu Jezusa to robić. To ty masz wziąć odpowiedzialność na siebie, uwierzyć w to, że to masz i to po prostu wykonać. Nie Bóg. Przebudzenie to ty. Jak ty się nie ruszysz, Bóg się nie ruszy. Jak ty się ruszysz, Bóg się ruszy. Kurczę, musicie to zrozumieć. Oni czekali na jakąś inspirację, która nie nadchodziła. Bo lęki w głowie mówią tobie, nie możesz, nie nadajesz się. Kim ty jesteś? Wiecie, ile ja tego miałem w głowie? Kim ty jesteś, dorożała? Rozwodnikiem jesteś. Kim ty jesteś? Śmieciem jesteś. Nikim jesteś. A ja mówię, zamknij mordę, diable, bo tu napisano, że każdy wierzący, a jestem jednym z nich. Nawet jako były rozwodnik. Nawet jako ten, kto popełnia błędy. Ja wierzę. Wierzysz w Boga? To ty także możesz. Uwierz w to, że ty też możesz. I moja mama, pojechałem do tego Lubasza, byliśmy tam kilka miesięcy, ja tam byłem kilka miesięcy, zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Wiecie, poniekąd jakby w to zostałem trochę włożony. Być może, tak myślę, być może. Jest to z tego, że moje serce było gotowe na więcej. Ja naprawdę chciałem więcej od czasu, kiedy 12 lat temu oddałem życie Jezusowi. Naprawdę powiedziałem, ja chcę więcej. I moja mama, tak jak mówiłem wcześniej, miała dziurę w rdzeniu kręgowym. O nią z bratem, upadła na podłogę, wstała i mówi, wszystko przeszło. Poszła na badania, później oczywiście pół roku to chyba trwało, czy ileś, nie wiem dokładnie, nieważne. I dziura w rdzeniu kręgowym została zalepiona. Dziura w rdzeniu kręgowym. Ale w tym samym czasie, kiedy te pół roku mijało, zaczęli przychodzić młodzi ludzie do nas. My otwarliśmy swoje serca, żeby przychodzili katolicy, protestanci, ludzie różni. I samoistnie zaczęły z nich wychodzić złe duchy. Na naszym spotkaniu zaczęliśmy po prostu modlić się o ludzi i zaczęły manifestować się demony. Ja po prostu uwierzyłem w swoje serce, po pierwsze, że mogę.
Byłem desperacki, żeby szerzyć królestwo z mocą. Chciałem, żeby zawsze od początku i do dzisiaj, może widzieliście mnie w Polsacie, albo w TVN-ie, albo na YouTubie, ja zawsze chciałem to robić, żeby to ludzie widzieli ze świata. Bo jest taki cytat, że do cielesnego to trzeba cieleśnie. Dlatego ja chcę publicznie wyganiać demony. Bo to ludzie widzą, a nie w ukryciu w kościele, gdzieś w pokoju jeszcze. Sakrystii. Nie! I to się tam zaczęło w Lubaszu, kiedy uwierzyłem, że mogę. I pierwsze trudne to były rzeczy, bo ja byłem taki pyszałkowaty, halleluja, ale nie byłem jeszcze doświadczony. Dzisiaj mam 12 lat doświadczenia i to doświadczenie daje mi i da tobie kompletny sukces. Musisz nabyć doświadczenie. Ja pamiętam, jak ja zacząłem wyganiać demony, przez pierwsze 3 miesiące przychodziły do mnie demony w nocy i mnie dusiły. Przychodził tak zwany duch fałszywego ognia, chciał mi wejść w gardło. I wiecie, i wtedy jest realna walka, i wtedy nabywasz realnego doświadczenia, bo wtedy wyczułem w sobie wiele lęku jeszcze, który mam przed tymi demonami. Zaczął mnie dusić, ale o, to się zaraz stanie, zaraz umrę! Ale czekaj, przecież nie wierzę w Jezusa! Wyjdź teraz! I zacząłem sam na sobie różne rzeczy praktykować. I wraz z tym doświadczeniem zdobywałem coraz więcej pewności, że mogę to zrobić w Chrystusie. Musisz nabyć doświadczenia. Doświadczenie jest kluczem, nie teoria. I wiecie, ta grupka tam się zebrała, ci ludzie przychodzili, ja naprawdę do dzisiaj nie wiem skąd. To było po 20-30 osób, 40 czasami na grupie, ja nie wiem skąd ci ludzie przyszli, naprawdę, ja nie wiem. Może tam Łukasz dzwonił, ja nie wiem, może oni dzwonili. Ale to było takie dziwne, bo dziewczyny, które tam były, różni ludzie, nagle po jakichś innych językach zaczęli rozmawiać i nas przeklinać. Co to jest? I wtedy oglądałem takiego nauczyciela, Derek Prince się nazywa, szanowany apostoł wiary, który tam zbudował pewien fundament kiedyś. Ja go tak słuchałem i wiesz, i tutaj jest ta kobieta, tak, która tam krzyczy w jakimś języku. Ja wiem, ale do Łukasza, co by zrobił Derek Prince? No nie wiem, wygoniłby demona. Ja wiem, ale jak to się robi dokładnie, bo ja nie wiem. Wiesz, to było takie coś. To rozkazaliśmy wyjść z niej w imieniu Jezusa. To uciekła do lasu. Pobiegliśmy za nią do lasu. W lesie rzucała nami jak kurcze kukłami. Ja mówię, wyjdź, nie wyjdę. Dostała ponad naturalnej siły. Nie wygoniliśmy z niej wtedy demona. Ja miałem lęk w sercu. Nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Brakowało nam doświadczenia. Dlatego lepiej jest, dzisiaj z perspektywy czasu wiem, jeżeli masz mentora, człowieka, który to robi w kościele, w zespole apostolskim, to wtedy lepiej jest z taką osobą się uczyć niż samemu. Ale ja robiłem to samo, bo nie widziałem innej odpowiedzi w tamtym czasie. Bo to było w sumie 11 lat temu. Zrozumiałem, bo te demony, jakby one i tak jak czy chciałem tego, czy nie, zaczęły wychodzić z ludzi. Tak to było przynajmniej w mojej historii. Że jako niedoświadczony, młody i dopiero co nawrócony człowiek, zorganizowaliśmy później te spotkania i dosłownie demony zaczęły się manifestować. Ludzie zaczęli jakieś dziwne rzeczy robić. I wtedy zaczęło mi przychodzić słowo we mnie. We mnie pojawiło się, wiedziałem, jak on się nazywa. Bunt, to. I najlepsze było to, że jak nakazywałem, żeby wychodziły, żeśmy z jednej dziewczyny, żeśmy wypędzali po 25 demonów na jednym spotkaniu. Z jednej osoby. I jak zobaczyłem, że to się dzieje i ludzie wokół mi mówili, Tomek, ja miałem te same nazwy w głowie, co ty. I doszło do mnie, że to jest wszystko w Biblii. Po pierwsze zrozumiałem, że jestem jedno z Bogiem. To jest cytat, który od 12 lat jest ze mną. Pierwszy list Koryntian 6:17. Kto się łączy z Panem, jest nim jednym duchem. Ja naprawdę w to uwierzyłem, że jestem jedno z Bogiem. Więc gdzie ja się poruszam, Bóg się porusza. I wtedy, pierwszy list do Koryntian 12. Co do duchowych darów, bracia, chcę, żebyście nie żyli w niewiedzy. Widzicie? Ta niewiedza zabija. A każdemu jest dany inny przejaw ducha dla wspólnego pożytku. Jednemu bowiem przez ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy, innemu przez tego samego ducha wiara, innemu dar uzdrawiania, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków i tłumaczenie języków, a to wszystko sprawia ten sam duch. Teraz oczywiście to nie jest nauczanie, więc tego nie będę tłumaczył, ale zrozumiałem, że we mnie jest Duch Święty, a Duch Święty ma wszystkie dary, bo to Duch Święty. I zrozumiałem, że ja mam wszystkie dary.
Tylko namaszczenie, czyli siła tych darów, jest zależna od mojego powołania, ale także od mojej wiary, jak ja to wytrenuję. Ja to zobaczyłem wtedy, że muszę trenować pewne rzeczy. To jest zależne od pierwszej rzeczy, powołania, ale pamiętajcie, każdy wierzący ma wszystkie dary Ducha Świętego. Jednakże ich siła zależy od twojego powołania i od twojego treningu. Ja osobiście nie wierzę, że mogę, na przykład jak jest prorok na urzędzie i mu tak samoistnie te proroctwa, te mechanizmy, to wszystko. Ja nie wierzę, że na przykład ewangelista może tak mocno wytrenować te proroctwo jak prorok. Ja w to nie wierzę. Ja powiem, to jest, ja w to nie wierzę. Ponieważ jest powołanie. Ale ja wierzę, że każdy może prorokować, bo tak mówi słowo. Wierzę, że każdy ma uzdrawiać i wypędzać. A jeśli masz wypędzać demony, to musisz mieć słowo wiedzy i musisz mieć dar rozróżniania duchów, bo musisz widzieć te duchy. Różni ludzie mówią, teoretycy, ja mam dar rozróżniania duchów. I wiecie dlaczego? Bo oni obserwują ludzi, patrzą, że plotkują, bo ty masz demona plotki. A ja mówię, chłopie, to nie jest duchowy dar. Ty obserwujesz ludzi i ich osądzasz. Jak u mnie działają te dary? Wchodzę raz do kościoła zielonoświątkowego w Kurowie. Wszyscy piją kawkę, początek spotkania. Ja patrzę, przychodzi kobieta, pije kawkę uśmiechnięta. A ja tak patrzę na nią. To będzie trochę brutalne, co teraz powiem. Patrzę na nią i widzę na niej demona. I ten demon siedzi, kroi ją piłą w pół. Ja mówię, o, i słyszę, to jest lęk, prześladuje ją, ma fobię. I podchodzę do niej, ona tak przy tej kawce, podchodzę do niej i oczywiście pastor, wszyscy nauczali, że można wyganiać demony, ale to się nigdy nie działo. A ja tak tutaj podchodzę i mówię tak, czy ma pani, bo chciałem być taki delikatny, problem z lękiem? Ona się zaczęła trząść, a skąd ty wiesz? Ja mówię, to niech pani pójdzie ze mną na bok. Wziąłem ją do pokoju obok. A i mówię, tak, w imieniu Jezusa, wyjdź! I nagle od razu, i wyszło. I mówi, te lęki prześladowały mnie całe życie. Nic nią wtedy jeszcze, jakby nie prowadziłem wtedy jeszcze duszpasterstwa, nie znałem się na tym, o czym powiem więcej, o co tutaj chodzi, o zmianie myślenia, co jest bardzo ważne. Ale ona bała się wind, wchodzenia do wind, latania samolotem, wszystkiego. Za pół roku dostaję SMS-a. Pozdrawiam z USA. A już wiedziałem wszystko. Taka była moja historia, tak zacząłem, jakby ja to czuję tak, że Duch Święty mnie to jakby sam władował, ale to była odpowiedź na pragnienie mojego serca. Rozumiesz, ja zapragnąłem, ja zechciałem szerzyć Królestwo Boże w ponadnaturalny sposób ze znakami i cudami, które mają towarzyszyć wierzącemu każdemu, bo jest napisane, że Słowo Boże zasadza się nie na tym, że gadasz, tylko na mocy. Amen. Więc jaka jest moc w kościołach, pytam? Obserwowałem właśnie wtedy mój ówczesny kościół, było ze mną dużo młodych ludzi, prowadziliśmy modlitwę wstawienniczą. I publicznie, było nas z 10, w 7 ludziach zaczęły krzyki, piski. Pastor patrzy, nie wie co zrobić i stoi. Ja patrzę, ale zacząłem wygonić demona. Zacząłem wyganiać demony z tych ludzi, bo pastor nie zareagował. No i mnie później wrzucili z kościoła. Ale generalnie, tak w skrócie, bo sam w sumie wyszedłem po czasie, jeszcze pół roku czekałem, bo taki nie jestem szybki i rychły do wyjścia. Ale generalnie tak to się stało, że publicznie zaczęły demony w ludziach się manifestować. Pastor się temu sprzeciwił, że to nie może tak być, bo to uwłacza człowiekowi. A ja powiedziałem, wiesz co, ale w Biblii napisano, że Jezus robił to publicznie i Jemu to nie przeszkadzało. Dlaczego tobie to przeszkadza? Mi nigdy to nie przeszkadzało. Bo ty robisz to pod publikę. Nie! Robię to dla publiki, żeby ci ludzie zrozumieli, że to jest prawda. Raz pamiętam, jak byliśmy z Mateuszem Łakomskim, który później będzie mówił, nie wiem, czy tam był Grzegorz, w Gliwicach na rynku głosiliśmy Ewangelię. Przyszła pani, dotknęliśmy ją ręką, zaczęła krzyczeć i piszczeć publicznie i zaczęły demony z niej wychodzić. Ja tego pragnę. Ale tego będą też konsekwencje. Ja nie mówię ci po to tylko, żebyś się zajarał, ja też tego chcę. Uwierz mi, to tak, że przynajmniej w naszym państwie to się może trochę odbić na tobie, więc przyszykuj się i bądź w tym mężny i dzielny. Bo ja kiedy zacząłem to robić, od razu uwaga TVN się uparła, bo dzieci tam są, ty krzywdzisz dzieci.
Wiecie, i później policję na ciebie chcemy nasłać, tu ci chcemy, wiesz, zagrozić ci chcemy. Ja mówię, nie, Jezus to robi publicznie, więc będę to robił publicznie. Więc desperacja, świadomość tego, że możesz. Zrozum, że ty jesteś odpowiedzią dla ludzi wokół ciebie. Nie Bóg, znaczy to jest Bóg w tobie. Ale to jest bardzo enigmatyczne. Ty, wypełniony Duchem Świętym. Ty. Czyli nie przywołuj Boga w chmurze, tylko ty zareaguj. Rozumiesz, ja po prostu tak prosto działam. Siedzę sobie w pociągu i na przykład ktoś mi mówi o swoich chorobach. To ja zamiast milczeć, to mówię, chce pani mieć zdrowie. Po prostu. Jak ja pamiętam swoje te pierwsze przygody, to ja bardzo dużo miałem historii w pociągach. Ludzi z krótszą nogą, zaraz noga im rosła, tak? Ale dlaczego te wszystkie cuda zawsze się zdarzały w mojej obecności? Nie dlatego, że Bóg szczególnie mnie obdarzy. Tylko ja po prostu zacząłem reagować na otoczenie. Bo to jest wokół, tylko ludzie się co? Boją! Słuchajcie, ja też się bałem. Ja robiłem w gacie, jak pierwszy raz miałem kogoś uzdrawiać. Stanie się, nie stanie. Co się ze mną stanie? Nic się nie stanie. Nic się nie stanie, naprawdę. Mówisz. To jest iluzja. Jak ja kładłem ręce na początku, to z drżeniem. Może nie być uzdrowiona. Moje imię będzie strzarkane. Ej, ty to robisz w imieniu Jezusa, a nie martw się tak swoim imieniem. Po prostu rób to, rób to, rób to. Są ludzie wokół ciebie, nie musisz. Ja na przykład nie lubię, to jest moje osobiste, to powiem, to jest moje osobiste. Ja nie lubię na siłę głosić ludziom Ewangelii. Nigdy nie lubiłem. Ale ja lubię być odpowiedzią. Jeżeli rozmawiam z kimś, ja nie lubię tak mu wpychać Ewangelii. Jezus, to jak się nie nawrócisz, to zaraz umrzesz, sąd na ciebie. Ja tak nie lubię, ale ja prowokuję. Na przykład siedzę w pociągu, wyciągam Biblię, włączam telefon, nieważne, że z nikim nie gadam. Mówię, cześć mamo, jak tam to uzdrowienie? Super, i udaję. Prowokuję. I później ludzie nagle, ale kim pan jest? A ja mówię, a ja jestem pastorem. A jakim pastorem? No uzdrawiam chorych, to robię. Ja prowokuję, ja lubię prowokować. Ja nie lubię naprawdę wstać w pociągu i z megafonem głosić do nich. Mówię, to jest moje osobiste. Ale ja lubię prowokować, a ludzie wtedy sami chcą i wtedy widzę u mnie większy efekt modlitwy. Bo oni sami zechcieli, a ja mówię, możesz być tu i teraz uzdrowiony. I w tym wszystkim operują też dary wiedzy. Czyli, że widzę te demony w duchowej rzeczywistości i czuję choroby ludzi na mnie. Nie za często to nam, ale także to doświadczam. Bądź otwarty. Ludzie myślą, że to Bóg musi skądś przyjść. Ja po prostu wszedłem do kościoła jednego zielonoświątkowego w Łodzi. Tam chyba był kiedyś jakiś przebudzeniowy kościół. Tak mi się wydaje, to się chyba znany. Nie wiem, nie znam. Ale wszedłem i wyczułem po pierwsze śmierć, religię, a po drugie tak mnie plecy zaczęły boleć i to nie było takie słowo wiedzy, że wiesz, że tak delikatnie, normalnie aż tak mnie bolało, że ja nie wiedziałem, co się dzieje. Wyczuł mnie bolą plecy, precz diable, won diable, przeklinam diabła, nic się nie dzielę, daje bolą mnie plecy, ale podjąłem decyzję, a może kogoś tutaj bolą plecy. I jak tylko to pomyślałem, nagle przestał mnie plecy boleć. Mówię, ale jasna! I wstaję, to było niezłe, bo pierwszy raz byłem w tym kościele. Wychodzę i tam, wiecie, no drętwo, nic się nie dzieje, ja wstaję i mówię tak. Czy ktoś tutaj, do pastora podszedłem, czy mogę powiedzieć, bo mam słowo wiedzy, że jest tutaj bóle w lędźwiach i ktoś tutaj ma. On mówi, dobrze, pozwoli mi. Powiedziałem, czy kogoś tu bolą plecy w lędźwiach? Kurde, 70% kościoła wyszło. Jak zacząłem na nich kłaść ręce, upadali na ziemię, kręgosłupy, nogi się prostowały, cuda się działy. I wszyscy mówią, wow, Bóg przyszedł! Ja mówię, nie, to Rożała przyszedł! Człowiek świadomy, który wie, co ma. Bo ja w Chrystusie, to ja wiem, co mam. Też się tego uczę, też popełniałem swoje błędy, też porażki miałem, też miałem słowa prorocze w sobie, których nie uwalniałem. Przeżyłem to, nie bój się, nie myśl sobie do Rożała, on tu taki wygadany, on tu taki odważny. Ja to wiesz, jaki byłem odważny na początku? Taki cwaniak, a nie odważny. Srałem w gacie. Na początku. Ale wiecie co? Miłość do tych ludzi. Poprzez to, że miłość dał mi Bóg, przebaczył mi wszystkie grzechy.
To miłość do tych ludzi napędzała mnie, żebym nie myślał o tym, jak ja stracę twarz, żebym nie myślał o tym, jak ja się pomylę, tylko żebym ich pokochał. A chcę ich kochać nie w naturalny, humanitarny sposób, tylko chcę wygonić demona i uzdrowić. I głosić Ewangelię. Amen? Ta miłość przynagryła mnie do tego, żeby nie patrzeć na moje stan duszy. Że nie mogę, że mi się nie uda, że to, że tamto. Miłość to przezwyciężyła. Ty też musisz tą miłością. Ludzie mówią, boję się na YouTube'a dać filmik. A ja mówię, chłopie, ja mam krzywą szczękę. Jak ja dawałem pierwszy raz filmik, mam krzywe gryz, mam dwa zęby mleczne na dole. Mam 35 lat i dwa mleczaki. Jak ja pierwszy raz chciałem dodawać filmiki, ja też się bałem. Okej? Okay? To nie jest tak, że ja się nie bałem. Ale potrzebujesz działać pomimo twojego lęku. Czyli potrzebujesz być odważny. Na jednym spotkaniu, po jednym spotkaniu, bo ja kiedy wpadłem w to wyganianie demonów, to później na siłę szukałem demonów. Był taki sezon, w którym tylko patrzyłem na osobę i chciałem, żeby się manifestowały zawsze demony. Nie róbcie tego w domu. Na siłę wyganiałem, rozumiem, na siłę jakby tu był taki wyjdź, nie? Tam się nie dzieje, nie przestań. Nie szukaj demonów na siłę. Nie rób tego. Mieliśmy aż sen ostrzegawczy. Przyszło dwóch takich ludzi, którzy lewitowali w tym śnie. Mówili, nie szukajcie demonów na siłę. Amen. To byli aniołowie. Mówili, nie szukaj demonów! Głoś królestwo! Mów, że potrafisz uzdrawiać i uwalniać. Połóż ręce i bądź odpowiedzią. Ja tak dzisiaj robię. Kładę ręce, jak ktoś piszczy i krzyczy, no to od razu dostaję słowo wiedzy i wiem, o co chodzi. Ale jak mnie nie piszczy i nie krzyczy, no to po co mam szukać w niej demonów? I sam w sobie nie szukaj demonów. Ludzie za dużo to w sobie, to że jak jestem za dużo, a ile mam jeszcze demonów, a co jeszcze mogę wyrzucić? Na Chrystusie się skup, a przy okazji jak się zmanifestuje demon, wyrzuć i dalej się skup na szerzeniu królestwa. No. Rozumiem? Ja to mówię zawsze, 95% Chrystus, szerzenie królestwa, a 5% jak się coś zmanifestuje, jakiś demoniczek, wyrzucasz i lecisz dalej. Demony pod stopami mieć będziecie. No to kurde, to jest pod stopami. Później miałem różne doświadczenia, że demony nie wychodziły tak szybko z ludzi, jak myślałem. I to było spowodowane po części niewiarą tych ludzi, ale po części moim lękiem. Raz byłem w Holandii. To była taka najtrudniejsza moja historia i porażka, która mnie wiele nauczyła. Byłem w Holandii, pojawiła się tam kobieta, na którą, no, której głosiłem Ewangelię. W Holandii jest taki specyficzny klimat, jak Polacy tam jeżdżą szczególnie. Są tam tacy szczególni ludzie. Naprawdę szczególni. Temperament mają taki trudny. Tak widzę. Ale była jedna osoba, która dała życie Jezusowi, tak myślałem. I zmieniła się, przestała palić papierosy, pić alkohol, nagle taka się zrobiła jaśniejsza, zaczęła ze mną wtedy nauczanie jakieś oglądać, różne rzeczy. Ale po czasie, po dwóch około tygodniach, nawet ją ochrzciłem w basenie. Tak, ochrzciłem ją nawet w basenie. Ale po dwóch tygodniach, po tym czasie, nagle zszarzała. Nagle rano ją widzę, bo pracowaliśmy w szklarni, ja zbieram pomidory, ona też, tylko gdzie indziej. I ona mówi do mnie, zaczyna przeklinać. I tam, panie, coś tam przeklina. Ja mówię, kto jest twoim panem? Ona nie umiała powiedzieć, ja mówię, chodź za drzwi. Wyszliśmy za drzwi i ona tak idzie, taki jak zombie. Ja mówię do niej, wyjdź w imieniu Jezusa! I jak ją strzeliło, to normalnie tak, to było takie trochę dziwne. W sensie tak do tyłu, jakby w filmach, tak z 20 cm głowa nad ziemią i łup, wróciła. I nagle ona do mnie mówi, o, a może ja ci dobrze chcę zrobić? To będzie trochę tanie, ale słabe powiem, jest tak szczerze. Wszystkie moje punkty, w których ja kiedyś przed nawróceniem nie byłem słaby, bo zdradziłem moją głową żonę, robiłem różne rzeczy, wszystko to ten demon zaczął gadać. Może ja ci to zrobię, a może to zrobię, a może to chcesz, a może tamto, a ja mówię, sam i mordy i wyłaś. I nie chciał wyjść 4 godziny. 4 godziny wyjdź nie, wyjdź nie, wyjdź nie. Na drugi dzień, znaczy to jeszcze się nie skończyło i wiesz, ta kobieta, że już się poddałem,
Nie wiedziałem, co zrobić, to mówię, dobra, chociaż pójdę spać obok niej na ziemi, bo ona cały czas, wiesz, ten demon tak chodzi w niej. Zaczęła widzieć w ogóle kiedy jakieś ponadnaturalne dary, bo okazało się, że jej prababka była wieszczką, wróżką. I ona zaczęła mieć dary, kiedy kto wstaje, kiedy kto coś robi, jakieś jej się uruchomiło w ogóle ponadnaturalne widzenia. Ja mówię, dobra, jak ona jest w tym stanie, a ja wiem, że Duch Święty mnie chroni, to ona niech pójdzie spać na łóżku, a ja na ziemi się położę, żeby czasem tam ludzi z nożami nie goniła. I tak zasnąłem, nie? I się budzę rano, i ona tak wstaje i mówi tak, Tomek, dostała swojej świadomości i mówi, Tomek, ja już wiem, wygoń ze mnie teraz tego demona, bo ja, jak ty powiedziałeś, wyjdź z niej, ten pierwszy raz mi się chciało wymiotować. I ten demon powiedział mi w głowie, usłyszałam głos, jak wymiotujesz, to cię zabiję. I ona to potknęła. I mówi, teraz jestem gotowa. I mój błąd ja powiedział, dobra, po pracy. I w tej pracy się zmanifestował w niej demon, zaczęła widzieć trupy, zaczęła mówić, że jej skąd tak kradnę pieniądze. Ludzie zaczęli wokół niej się zrzeszać, ona zaczęła mieć super siłę, zaczęła rzucać normalnie tymi wszystkimi pomidorami, tymi ludźmi, zaczęła rzucać w pracę. Ja mówię, film? A ja wtedy tak, wydygany, nie wiem co zrobić, zamiast wyrzucić tego demona, nic nie zrobiłem, paraliż dostałem. Zamknęli ją w pokoju, ona niby wódki wzięła z tego, z lodówki, na eksa, skończyła w szpitalu, wiecie, to się można śmiać. Skończyła w szpitalu, nie? Więc takie ostrzeżenie, nie baw się w to. Nie baw się, to jest dla wszystkich, ale też bądź mądry, bo ja nie byłem. Zawsze. No i co? Ja bałem się z niej uwolnić tego demona, więc ją wyeksportowali do Polski, do psychiatryka. Na 3 miesiące ją zamknęli tutaj gdzieś. Mnie wywieźli, bo byłem za bardzo jakiś szkodliwy dla społeczeństwa. Więc wywalili mnie z pracy i wywieźli. Po 3 miesiącach odezwała się ta kobieta i mówi, Tomek, wiesz co, muszę ci się przyznać. Po 2 tygodniach, kiedy oddałam życie Jezusowi, zachciało mi się z Tobą uprawiać seks. A Ty jeszcze wtedy chciałeś wrócić do swojej byłej żony, a ja powiedziałam do Boga, niech on jej zatwardzi serce, bo ja chcę być Jego żoną. I ona z premedytacją zaczęła chcieć ze mną to robić porokowo. I od wtedy te manifestacje miały miejsce. Ja mówię, dobra, okej, wiemy to, to może przyjedź i Cię uwolnię teraz. No mówi, nie, ja w to nie wierzę, ja nie wiem, co się stało. I do dzisiaj nie mam z nią kontaktu. Taka historia dziwna. I nie wiem naprawdę, jakby... Nie wiem, czy ją nafaszerowali lekami, że ona uznała, że to był jakiś sen. Rozumiecie? Ja tak myślę, że jej namawiali, że tego w ogóle nie było. Aż tak można w ogóle być wkręcony. Więc ta historia nie będzie ostrzeżeniem też, bo chciałbym nie tylko was zmotywować, może nie ostrzec, tylko pokazać wam moją prawdziwą historię, co ja przeżywałem, jakie były też trudy w tym. I później inne demony bardzo trudno zacząłem wyganiać. Zobaczyłem, że przestałem wierzyć w Bożą miłość do mnie i niezasłużoną Bożą przychylność do mnie. Zobaczyłem, że kluczem w wyganianiu demonów, żeby wychodziły szybko, jest po pierwsze świadomość, że Jezus to robił szybko. I Ty to możesz robić szybko. Ja zacząłem później to czytać. Okej. Drugim kluczem kolejnym jest to, że nie zasłużysz sobie na Bożą dobroć i Boże miłosierdzie względem Ciebie, tylko możesz to przyjąć przez wiarę. Bo te demony mówiły mi wszystkie moje błędy. I kiedy ja uwierzyłem w ten błąd, o Boże, ta kobieta mi powiedziała to, co rzeczywiście zrobiłem. I kiedy ja w to uwierzyłem, że może ma rację, moja wiara upadła. I nie wierzyłem, że mogę wygonić tego demona, bo byłem brudny wedle tego kłamstwa. I ten demon wyczuł to i energia moja spadła, rozumiesz? Ale jak ja teraz polegam na łasce, to cokolwiek demon by mówił, weź wyjdź tam nim. Nie obchodzi mnie to, bo jestem nowym stworzeniem. Wszystkie moje grzechy zostały przebaczone. Miłość Boża jest dana Tobie za darmo z łaski przez wiarę. Za darmo z łaski przez wiarę. Możesz to robić? Za darmo z łaski przez wiarę masz tę moc. Ale masz ten autorytet tak naprawdę do wyganiania demonów jako dziecko Boga. Okej? Amen. Później, już kończąc prawie... Później zobaczyłem, że demony zasiadają na złym myśleniu i dlatego wielu ludzi po prostu nie jest gotowych do uwolnienia.
Człowiek jest jak cebula. Artur wydał tą książkę, teraz demony mrzące, może później pewnie o niej opowiem. Ale ja wtedy zauważyłem, że człowiek potrzebuje zmienić swoje myślenie, bo gdzie padlina, tam zlatują się serny. Więc jeżeli masz zły sposób myślenia, to przychodzą demony. I to nie tylko tak jest, że pacniesz demona, on odleci. No tak, pacniesz demona, on odleci, ale jak jest padlina, przyleci znowu. I będzie jeszcze gorzej z tobą niż wcześniej. Więc dlatego dzisiaj ja oprócz tego, że wyganiam z ludzi demony, prowadzę szerokie duszpasterstwo, żeby doprowadzać tych ludzi, z których te demony wychodzą, odpowiedniego rzędu, tak? Demony seksualne, wieszcze, takie, śmakie i owakie. To teraz robię duszpasterską terapię, żeby każdą osobę w tym aspekcie, tak, można powiedzieć, bycia w kłamstwie, doprowadzić do prawdy. I wtedy demony albo wychodzą bardzo szybko i przy okazji, albo w ogóle jakby, i też, może tak powiem, i też w ogóle nie powracają. Okej? Więc duszpasterstwo jest, ja mówię zawsze, permanentnym sukcesem. Wyganianie demonów jest przy okazji. Przy okazji. Jest pierwsze, konieczne. Ale duszpasterstwo, zmiana myśli na wzór Boży, na wzór prawdy jest konieczne. Bo wtedy te demony nie wrócą. Zauważyłem także w moim życiu, że większość ludzi nie ma wcale demonów. Wielu ludzi ma pęta demoniczne. Ja to tak widzę w duchowej rzeczywistości. Kiedy ja patrzę na ludzi, bardzo często widzę obejmy na karkach, zamknięte usta. Widzę jakby ściśnięte głowy. Widzę na nadgarstkach pęta. Ja tak widzę. To nie demon. To demon, który przyszedł i w duchowej rzeczywistości założył coś komuś na głowę i sobie dalej poszedł. I to coś na głowie spowodowało w człowieku ściśnienie. Już wam tłumaczę jeden przykład z życia. Pewna osoba w Chrystusie podjęła decyzję wycofującą się z szerzenia Królestwa Bożego. Od razu wpadła w depresję. Od razu miała problemy. Ja podszedłem do tej osoby, od razu widziałem na niej, że demon przyszedł i zakluczył ją na nadgarstki więzami. I dlatego jest napisane w modlitwie Ojcze Nasz, żeby się rozprawić z tymi więzłami i tak dalej, tam nie będę tłumaczył. W polskim to jest przebacz nam, jako i my przebaczamy, a tam tak naprawdę jest napisane, żeby rozerwać więzy. Więc te więzy tą osobę uwięziły. Ja podszedłem do niej i tylko zerwałem z nadgarstków te rzeczy. I nagle to słowo, o, aleluja, aleluja, jestem wolny, aleluja, mogę żyć królestwo, aleluja. I sami wy macie problemy, tak? Nie mogę mówić, chcę publicznie mówić, nie mogę mówić. Rozerwij to. Dzisiaj robiliśmy wiele znaków proroczych. I to, jak widzę, mają najwięcej ludzie Boży, że tak to nazwę, którzy chcą iść dalej i w terapii się poddawać. Oczywiście demony zasiadają, tak jak Artur właśnie uczy, cały system myślenia. Ale ja tu widzę też, że po prostu one zakładają ludziom pewnego rodzaju więzy i pęta. I te pęta rozwalasz. Ja widzę, że nawet tego jest więcej niż wyganiania demonów w moim życiu. To rozwalam ludzi pęta. Czasami też podchodzę do osób i czuję, że mam dotknąć ją w pewnym miejscu. Tu, 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 tu. I nagle ta osoba mówi, tu zostałam uzdrowiona, tam w ogóle coś przeszło, a tu już mogę. I to są wszystko te pęta energetyczne, które demony dawały ludziom. Już od małego. Dzisiaj już w tej świadomości, w tym wszystkim, to powiem wam moją reakcję na ducha lęku, który do mnie przyszedł chyba rok temu. Rok temu przed przeprowadzką do Gdańska miałem sen. Albo wizję, może bardziej tak. W tej wizji w nocy przyszła zjawa. Czarna. Jak oglądaliście Władcę Pierścień, to tak, nasz mi przyszedł. Ten taki czarny bez twarzy. I przyszedł, ja leżę na łóżku i się, to był sen, ale się obudziłem i widziałem, że on tam stoi dalej. Ja tak się obudziłem, mówię, chyba pomyliłeś pokoju. I wyszedł na spokój. Nic nie powiedziałem. Nie uciekł. Powiedziałem, chyba
pomyliłeś pokój. Naprawdę. W moim sercu nic nie drgnęło. Stał tam czarny upiór. A w moim sercu, no weź. To robi doświadczenie. Dlatego dzisiaj ja szybko wyganiam demony. Nie dlatego, że jestem bardziej szczególny niż ty, ale powiem ci coś. Mam świadomość tego, że mogę. Nie wkładam sobie głupiej teologii, że to będzie długo trwało. I jeszcze mam kupę doświadczenia, bo wywalam demony co drugi dzień z ludzi. Okej? I przeżyłem swoje te kryzysy i traumy i porażki, ale nie wycofałem się i szedłem do przodu. I to robi poszerzenie w tobie, że możesz więcej. Bo jesteś naczyniem, które pomieści tyle, ale dzięki temu, że się nie wycofujesz, możesz pomieścić tyle, a później tyle, a później i tyle. Bo Bóg jest napisane, że wylewa wody życia do nadmiaru, do przypływu. Amen? On ma w ogóle bezkres wody. Bezkres, czyli niepojętą ilość wody. To dlaczego jeden wypędza, drugi nie wypędza? No bo jego naczynie jest pół litra, a twoje 10 litrów, więc tam Bóg naleje pół litra, a tu 10 litrów. Amen? I przemiana umysłu twoja, twoje pójście w odwadze, twoje niewycofywanie się, twoje ciągłe doświadczanie powoduje, że ty się poszerzasz i wtedy automatycznie, jak jesteś w modlitwie, wchodzi w ciebie więcej i więcej. Nie musisz w magiczny sposób czegoś robić. Po prostu idź, poszerzaj się, doświadczenia nabywaj, wyganiaj demony, uzdrawiaj chorych, wiedz, że masz wszystkie dary Ducha Świętego, obserwuj siebie, co czujesz, jak zbliżasz się do ludzi. Ja po prostu zamiast wcisnąć ludziom na siłę Ewangelię i myśleć tylko, co im powiedzieć o Jezusie, ja sobie podchodzę do osoby i czekam, co ja czuję w ogóle. I nagle ja się czuję smutny, ale przecież nie jestem smutny. A jesteś smutny, o dzisiaj mam taki dzień, taki gorszy. Obserwuj siebie. Co czujesz? Co doświadczasz, kiedy jesteś blisko? Zobacz, to są te słowa. One tak we mnie przynajmniej funkcjonują. Tu ból jakiś, tu coś. Czasami jak się pomylisz, nie bój. Ja podchodzę, znowu mi coś boli, a boli cię na mnie. Dlaczego pytasz, a ja mówię, wiesz, tak pytam. Wybrnąłem jak ty. Ile razy się pomyliłem, ale też ile razy nieprawne. Rozumiesz? Potrzebujesz to robić. Tak działają dary ducha, a nie nim to czuć w atmosferze, nie? Dotyka cię to. Tak jak Agata wczoraj mówiła, że tam ciężko jej było. No bo ciężko jej było. Mi też ciężko było. Rozumiecie? To czujesz, kiedy jesteś świadomy. A kiedy tylko jesteś nakręcony, żeby ludzie ogłosić Ewangelię, Jezus to, Jezus to, Jezus to, uwierz mi, żadne dary Ducha Świętego przez ciebie nie podziałają. Nie mówię, że przy wiary nie będziesz miał, żeby go uzdrowić. Ale ja mówię o darach Ducha Świętego, to musisz się trochę uspokoić, trochę posłuchać i trochę czytać. A nie ciągle na siłę pchać Ewangelię. Okej? Okay? Tak czytaj kościoły, w których jesteś. Tak czytaj w ogóle wszystko. Ludzi. Polegaj na tym, że Duch Święty jest w tobie i praktykuj. Praktykuj. A jeśli jesteś jeszcze niepewny, ja przynajmniej tak zaczynam, to zamiast mówiłem, to mówi Pan, to mówię, a czy masz może z tym problem? Bo jak nie, okej, dobra, jakoś z tego wypłyniesz. Ja tak na początku robiłem. Dobra, to myślę tyle. Tak, Pani Pana. Dziękuję.